teraz, w tej naszej wspólnocie, która może mała, ale silna, jakoś zaproponować minutę ciszy w intencji w ogóle poległych, w intencji rotmistrza Pileckiego i później po tej minucie ciszy odmówimy wspólnie jedną tajemnicę różańca, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. I też chciałem prosić Was, żebyście w czasie tej minuty ciszy jakoś sobie uświadomili też jednak siłę, która dzisiejszego dnia płynie, bo tak naprawdę na terenie całej Warszawy jest kilkanaście takich punktów, gdzie właśnie czynimy pamięć. I to jest bardzo ważne, że jest nas wielu jednak mimo wszystko. I też niech chwała Boża będzie tutaj, niech się czyni i niech chwała i cześć pamięci tym poległym w obronie naszej ojczyzny niech również trwa. I przede wszystkim w pamięci młodych osób, które też są tutaj, dzieciaków, które no, ja też powiem szczerze, że po raz pierwszy tak świadomie obchodzę taką uroczystość, ale to właśnie idzie ku dobremu. Więc baczność. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Módlmy się w intencji naszej ojczyzny i wszystkich tych, których dzisiaj polecamy, wszystkich walczących w intencji naszej ojczyzny, wszystkich żołnierzy wyklętych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja była na początku, teraz i zawsze, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zaprowadź nas do ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują swojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech nam świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech nam świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech nam świeci. Niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Chciałem jeszcze ogłosić, nie wiem, czy mogę, ale jeszcze są o 19.30 główne uroczystości na placu Piłsudskiego i też w miarę możliwości zapraszamy na mszę świętą do katedry o 21.00. Kto może, to niech uczestniczy w pełni tych uroczystości. Szczęść Boże.